Dzień dobry. Podatki. To jest najgorsza pierwsza rzecz, jaką można usłyszeć po kliknięciu na film prawdopodobnie. U marzycieli nie zapłaciłam i zapłacę. Poza nagraniem jakby. A tutaj u ćwirów zobaczymy, ile wyjdzie magicznie przez moją magię zwaną matematyką. Wow, ale dużo. Jak oni to zapłacą? Zrobimy sobie może w prawdziwym czasie podsumowanie tego, co się działo. Bella wróciła do Mortimera i wzięli natychmiastowy ślub. Właśnie, miałam sobie zakleić, żeby nie widzieć, kiedy Mortimer zdechnie śmiercią tragiczną i zrobię to. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było w tym odcinku. Bella wróciła i Mortimer jakby przeprosił ją za to, że tam z Caliente coś tam tentegował. Myślałam dużo o tej postaci Belli i tak dalej i naprawdę mi się wydaje, że po prostu ona wróciła z tego porwania i no chcąc, nie chcąc, ja bym powiedziała, że na pewno jest jakaś taka straumatyzowana przez to. No i nie dość, że przeżyła tam dużo, to wróciła i pierwsze, co się dowiedziała, to że jej mąż ma kurczę, nową narzeczoną, nie? Więc mimo, że teraz się pogodzili, niby jest wszystko ładnie, pięknie, to wydaje mi się, że za Bellą nadal podążają jakieś takie demony i tak dalej, przyszłości. I też Mortimer może uważa, że dobra, przeprosił, wszystko ładnie, pięknie, ale też no, nie zmienia to faktu, że Bella nadal może być troszeczkę taka nieufna przez to wszystko. I nie wszystko będzie ładnie, pięknie, nie wszystko od razu się stanie cudownie. Aleksander robił bukiety, pamiętam to i nie wiem, co mu szczeliło, że nagle go naszło na te bukiety, ale proszę bardzo. Aleksy, idziesz do szkoły. Bella chyba rzuciła tę robotę, nie ona, nadal ją ma, tylko po prostu dzisiaj jej nie miała, okej, dobra. Jakie wy macie wielkie plany życiowe, ty no jakieś takie przyjacielskie rzeczy chcesz robić z ludźmi generalnie, ale to jest taki dobry moment na zaproszenie jakichś tam przyjaciół, rodziny i tak dalej, spędzenie czasu troszkę. A ten chce romansu jakiegoś pierwszego swojego nastoletniego. No zobaczymy. Mortimer chce gotować. Z żonie zrobisz śniadanie do łóżka, bo ona jeszcze nie wstała. Kurczę, widzisz? Jak miło, jak kochanie. No to kurczę, prawdopodobnie rzeczywiście zaproszę może jakąś rodzinę i przyjaciół i tak dalej. Możemy nawet, nie wiem, czy zrobimy imprezę jakąś. Teoretycznie fajnie, śmiesznie by było wykorzystać, kurczę, okazję. Nie wiem, czy możecie to zrobić. Możecie jubileusz, no bo kurczę, można to zrobić jako takie po prostu reunifikacja tego małżeństwa. Moim zdaniem właśnie tutaj Mortimer jest stary przez to, że eksperymentował nad tym eliksirem życia i po prostu nie zawsze mu to wyszło. A Bella jest młoda, bo nie wiem, była w kosmosie i tak dalej. I może na niej też eksperymentował, w sensie pomagała mu w eksperymentach nad tym eliksirem życia, tylko właśnie w jej przypadku się powiodło. Mortimer, nie jedz tego, chociaż może zaprosić tutaj żonkę na dół, po prostu zapalić świeczki, coś tamten. No więc ja to interpretuję tak, że oni nadal są w tym samym wieku, tak jak byli w Sunset Valley w Trójeczce. Ja właśnie bardzo nie lubię i bardzo nie kupuję tego, jak w niektórych interpretacjach właśnie dwójki, simów z dwójki, to po prostu oni potem są pokazani jakoś takie nieszczęśliwe małżeństwo, gdzie Bella tylko go dla hajsu poślubiła. Właśnie obejrzyjcie moją serię z Dziwnowa na PSP, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej. Bo jednak wracam do tej oryginalnej inspiracji dla ćwirów, czyli właśnie Adamsów. No właśnie głównym założeniem było to, że to jest małżeństwo, które jest dziwne, odstaje od społeczeństwa bardzo i tak dalej, jest bardzo niekonwencjonalne, nie podąża za jakimiś takimi ustalonymi rolami społecznymi, a i tak się bardzo kochają, nie? I no właśnie, kurde, no tak mi to pasuje do tych ćwirów, no naprawdę. Nie ma powodu, dla którego między nimi by miała być drama, no chyba, że właśnie teraz te wydarzenia, co się tutaj w serii wydarzyły. Ale no ja nie planuję na siłę tutaj robić dramy, chcę to zaznaczyć, ale po prostu co się wydarzy, to się wydarzy. Nie zawsze mam nad wszystkim kontrolę i lubię nie mieć nad wszystkim kontroli w tej grze. Naprawdę, ostatnio trochę bardziej rzeczywiście odchodzę z powrotem od jakichś ściśle ustalonych systemów wybierania rzeczy, bo ja lubię tworzyć historię, no. Tworzenie historii to jest powód, dla którego zaczęłam grać, kurczę, i tak polubiłam granie w tę grę. Bella by chciała na randkę iść, też możemy to zrobić w sumie, póki Aleksander ze szkoły nie wróci. Rano randeczka, po południu jubileusz. No nie no, najwyżej to będzie jakiegoś innego dnia, zobaczymy. Podoba mi się, że on jako senior może, kurczę, wzmagać cechy charakteru swojej żony. Ciekawe. Aleksander przyprowadza kolegę ze szkoły. Czemu myślisz o Dinie? Chcesz się zaprzyjaźnić? No można to zinterpretować jako jakieś takie pogodzenie się, ale ja cię jednocześnie obserwuję spod oka, Mortimer, w tym momencie. Kolega chce się bić ewidentnie, no. No właśnie, ty masz, kurde, pragnienia związane z tańcem, typu ręce na dupie. I jakby dla mnie, kurde, Alex zawsze dawał wajby, kurczę, pisarza i tak dalej. Właśnie nie wiem, czy mi się podoba te tutaj
pragnienie jego, ten cel życiowy. W sensie nie będę chyba przelosowywać, może tylko po prostu go prawdopodobnie nie spełnię. Ale jak mu takie pragnienia florysty wchodzą, to jakby też absolutnie odpowiada mi to, żeby on może jakimś florystą był w przyszłości, albo to będzie po prostu jego hobby poboczne, kto wie. On ma negatywną chemię z Lucynką, ciekawe. Z kim pan ma pozytywną chemię? Z nikim na razie, bo nie zorientował się jeszcze, że może coś nie ten teges, nie heteres. Dlaczego Lucyna jest zła na Aleksandra, chociaż wydaje mi się, że oni jakieś takie właśnie niemiłe rzeczy sobie robili ostatnio. Więc wydaje mi się, że coś tutaj takiego było, kurde, taka fabuła. Odpręż się. Monitor, gdzie jesteś? Boże święty, nie. Ten to pewnie w ogóle robi gest ukłon naszemu psu. Monitor, jakie ty masz opory przed, kurde, wejściem do łóżka z własną żoną? Co tu się dzieje? Zapomniałam o tym zupełnie. O nie, piękny babuś. Potrzebujemy imion. O nie, ale to Aleksander jak nic. Aleksander będzie je nazywać. Ale są taką mieszanką, bo są, kurde, jeden pies to jest jakiś la bla 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 dor złoty, a drugi to jest taki biało-brązowy. One są, kurde, złoto-brązowe. Jaka piękna rzecz. Ale to jest słodkie. Jest jeden chłopiec, dwie dziewczynki. Kurde, ja nie mam pomysłów zupełnie na imiona dla piesów. Nazwijmy je ludzkimi imionami, bo zawsze mnie to bawi. Ale może zróbmy jakieś takie gry słowne ze słowem pies. Sopiesław. Pieselopa. O, i niech będzie Haumene Gilda. Brzmi jakby się ktoś, kurde, cały czas pytał ile. Haumene Gilda. Pozdrawiam moje trzy cudowne psy. Ale macie syf tutaj, co tu się stało? Czemu to jest krew? Krew, brud i cierpienie. Może to po tym porodzie właśnie, nie? Niech ktoś to wyczyści. I mówiąc ktoś, mam na myśli Aleksandra chyba. Aleksandr, w ogóle weź tutaj przyjść. Mi się wydaje, że on absolutnie byłby przy tym porodzie i asystowałby te pieski. Ojejku, kto tutaj został na lodzie? Pieselopa, nie. Pieselopą się Aleksander musi natychmiastowo zająć, bo ona, kurde, biedna sama została. Pobawimy się w kulanie kostką. Nie po to kostki kupowałam. Chociaż w sumie no po cholerę je kupowałam, skoro dziesięciościenną mamę. Zawsze coś pije jak tutaj ten, kurde. Co to jest? Cztery, prawda? Co oznacza brak dziecka. Kurde, a im by pasowało może jeszcze jedno dziecko. Szczerze, to nawet jeśli, kurde, nie wyjdzie im nigdy losowo, to ja bym kiedyś tam im zrobiła jeszcze przed końcem życia. Chociaż w sumie Bella też już jest taka prawie w menopauzie. Ja bym powiedziała, że w prawdziwym życiu ona by już na pewno przeszła menopauzę albo by przechodziła. To jest taki trochę ostatni gwizdek dla niej, mam wrażenie. Tak się mówi? Ostatni gwizdek? Ostatni dzwonek chyba, nie wiem. O, pawnucy też pomaga przy pieskach. Przyszły mąż? Może? Może przyszły mąż? Kto wie? Wydaje mi się, że Alex mógłby jeszcze jeden jakiś mały taki leżak dla psów, w sensie poduszkę, wstawić sobie do pokoju też, żeby te psy miały gdzie tutaj przyjść się pobawić z nim, bo on lubi te pieski bardzo, no. Ty masz dużo pracy zaległej, chłopie. No, jakimś cudem i tak masz szóstki, więc no cóż. Kurde, oni naprawdę, jeśli jest jakaś rodzina w tym mieście, która by zasługiwała, chociaż... No właśnie, kurde, dlaczego oni nie mają pokojówki od początku? Może to jest jakaś taka charakteryzacja ich właśnie, że nie chcą pomocy, że są jacyś tacy w miarę zamknięci i tak dalej. Jakby wolą zostać w swoim towarzystwie. No ale z drugiej strony, no tak to się kończy, że teraz jest wyzysk biednego Aleksandra do sprzątania i robienia ogrodu, nie? No w sumie do robienia ogrodu nie trzeba nikogo zapraszać do domu. Nikt nie musi widzieć, co się dzieje w domu, więc myślę, że Aleksander mógłby chociażby ogrodnika zatrudnić, bo jednak dużo tutaj jest roboty. A też na przykład Mortimer się specjalnie nie pała tej roboty, nie? Co innego, jak jest na przykład technik zapylacz w Dziwnowie, który lubi ogród, kanonicznie lubi ogród. Dobrze, zakończcie tę randkę. Chyba jutro zrobimy, jeśli już, to ten jubileusz. Aleksander może pójść na studia, ale jeszcze dużo czasu ma Aleksander, prawda? Nie no, za 6 dni, no to chyba pod koniec tej tury, czy coś takiego. Super, świetna randka, wszyscy są zadowoleni. Bella ma ochotę na więcej. Niestety nie z Mortimerem. O nie, plaga się rozpoczęła w tym Miłowie, bo uczeń z Erasmusa chyba nauczył Mortimera robić ukłon. No, a w ogóle to wszyscy sobie pomagają może, żeby troszeczkę ogarnąć ten ogród. Ale to jest takie, jak po prostu zamówisz jakąś, kurde, pomoc domową i tylko czyścisz dom, żeby nie pomyślała o tobie, że jesteś wielkim syfiarzem, nie? To jest taka sama energia tutaj. Oni cię chyba rzeczywiście wzbraniali po prostu przed tą pomocą domową właśnie po to, żeby nie pomyśleli sobie, jakimi wielkimi syfiarzami jesteśmy. Przecież my jesteśmy ćwirowie. O, tu się zepsuł. W sensie wygląda teraz paskudnie, bo wszystko się skrzaczyło, że tak powiem. Biblioteka Aleksandryjska nadal tworzy kwiaty. Weź sobie poczytaj jakąś książkę, stary dziadzie. Co ten piesek jest smutny? Ojejku. Albo właśnie, bo one się będą musiały mieć gdzie sikać, że tak powiem. Właśnie, więc będziemy musieli je chyba wynosić po prostu na dwór, kiedy będą chciały sikać.
Oj, Aleksander, będziesz mieć pełne ręce roboty. Ale ilustracje tutaj są, jak czytasz książkę. Wow. Mi się niestety wydaje, że rzeczywiście nie będą już się starać o dziecko. Nawet jeśli by się nagle im pojawiło pragnienie, no bo właśnie po pierwsze nie mają pragnienia, po drugie rzeczywiście Bella już jest w takim wieku, że no nie do końca, nie? Też przez jakiś czas się zastanawiałam, czy może właśnie albo Mortimer, albo Bella by sobie rzeczywiście użyli eliksiru życia, skoro Mortimer go wynalazł. Ale też wydaje mi się, że Mortimer przez to, co przeszedł z Bellą, z zaginięciem Belli, zawsze go lubię interpretować jako takiego naukowca, który znienawidził własnego wynalazku. W sensie może znienawidził to duże słowo, ale po prostu jest sceptycznie nastawiony do tego, no bo jednak spędził tyle lat tak naprawdę poświęcony swojej pracy i może sobie myśleć, że kurczę, spędziłem tyle lat tak naprawdę ignorując swoją żonę tylko po to, żeby ona mi się wymsknęła z palców i została porwana. Kurczę, stworzyłem wynalazek, który miał przedłużyć życie, ale nic nie sprawiło, że moja żona przy mnie została trochę dłużej. Żona też idzie sobie, bo ma pracę za godzinę. Więc przez te parę lat, co Belli nie było, to naprawdę mógł nawet do dzisiaj mieć takie podejście, że dobra, zrobiłem to, stworzyłem to, niech to będzie jak najdalej ode mnie. Ja rzadko używam tego eliksiru, ale zdarza się. Jak mam na przykład dwóch simów, którzy są partnerami i jest właśnie między nimi jakaś taka różnica wieku czy cokolwiek, albo różnica po prostu tych dni, które im zostały, które się wylosowały, to zdarza mi się użyć, żeby byli ze sobą trochę dłużej, szczególnie jak się dobrze tam mocno kochają i tak dalej. Ale też płacę za to zawsze w cenę, że tak powiem, w sensie... Zależy, bo Widzimowie na przykład sobie to tłumaczy, że mają różne wynalazki, które istnieją i jest to bardziej dostępne, jest jakiś taki postęp właśnie magiczno-naukowy, że tak powiem. I takie właśnie różne dziwne wynalazki są na porządku dziennym. Ach tak, wszystkie trzy psy się zsikały i zrobiły jakąś taką łączoną kałużę, fajnie. Kurczę, bo to no, trzeba by było je wznosić na dół, ale to chyba nie ma sensu. To o wiele lepiej będzie, jeśli kurczę, po prostu poczekamy aż dorosną, bo to przecież i tak jest parę dni chyba. Zagrać w grę komputerową, włam się do ojca. Też u świrów w trójce, jak grałam troszeczkę, to bardzo lubiłam to, że oni chyba praktycznie żadnej technologii nie mają w tym domu. Wydaje mi się, że ojciec ma laptopa, chyba że ja go kupiłam mu. Ale właśnie poza tym to praktycznie wcale technologii nie mieli, poza jakimiś, nie wiem, telefonami. Kurde, no fajne to było, bardzo to lubiłam. Ale też mi się wydaje, że Mortimer tak czy siak szedłby trochę z postępem czasu i właśnie używaliby na spokojnie komputerów czy coś tam w domu. Aleksander nadal nie chce robić, kurde, lekcji. No ale dobrze, no póki ma dobre oceny, jest dorosłym za 6 dni, więc ma jeszcze 2 dni do studiów. Mortimer chce się dożywocia nauczyć. Niech to zrobi. Po prostu Mortimer mi się wydaje, że rzeczywiście też dlatego by nie chciał przyjąć tego eliksiru dłuższego życia, dlatego że po prostu już jest naprawdę zadowolony ze swojej sytuacji w obecnym momencie. I to też mi się pasuje na taki finał jego życia po prostu. Dobra śmierć tak zwana. Aleksander! Tak, Aleksander się ślizgnął właśnie po barierce. Mój kochany. Ja bym go zmusiła też do pisania jakiejś książki prędzej czy później. Ja go lubię jako takiego pisarza, nawet hobbystycznego czy cokolwiek. Bella usłyszała o nowej skrzynce na owady. Czy powinna kupić skrzynkę, czy zrezygnować z tej okazji? Brzmi jak skam. Ale może kup skrzynkę dla swojego męża, bo on ma napisane, że jest zainteresowany insektami w biografii. O nie, traci wiele simoleonów na ich wymianę. O nie. Ile to jest wiele dla was? Jakieś 100 coś tam, wow. Bella dostała awansior. Teraz ma pracę w nocy tak naprawdę. No ale tam ona może wytrzymać. Młoda, zdrowa kobieta. Po 50. I ogrodnik nam przyjechał. Ciekawe ile tutaj będzie. Przypuszczam, że cały kurde dzień. I nawet nie zdąży wszystkiego zrobić. Ale czemu wynosisz nam te liście? Ziomuś, Leon, dzwonko. Jest jesień. Liście się spawnują wszędzie i zawsze. Wynoszenie liści to jest coś, co robisz dopiero zimą, strategicznie, żeby się, bo one i tak się będą tworzyć. Czy ogrodnik nareszcie się czymś normalnym zajął dla naszego ogrodu? Gdzie jest ten ogrodnik? Czy on jest gdziekolwiek, czy sobie pojechał już na dzisiaj? Samochodu nie ma, więc wygląda jakby sobie pojechał absolutnie. I myślę, że jak Alex wróci, to sobie zrobimy jubileusz małżeństwa i zjednoczenia ponownego małżeństwa ćwirów. Ale kurde, zniknął no gościu, no ale przynajmniej chyba mu nie zapłaciliśmy nic. Nie wiem, może zobaczył po prostu ten ogród i się załamał i sobie pojechał. O, Mortimer się nauczył dożywotniego szczęścia, bardzo mi się to podoba.
Aleksander dostaje niższe oceny, o nie. Dobrze, kogo zaprosimy? Didi de Caliente? Nie wiem w sumie, nie? Ja bym raczej rodzinę po prostu pozapraszała. Ale Marysia Przyjemniaczek to jest ten przyjaciółka Kassandry, a niech sobie też przyjdzie właśnie. I szczerze to mi tam, nie wiem, no Hakowie mogą być. Spróbuj, Lucynka też, no właśnie, bifują się z Aleksandrem, ale to są znajomi rodziny. Aleksander, chciałam zobaczyć twoje oceny, jak bardzo się... 5+, może jeszcze wytrzymasz. Chociaż też ja nie lubię jakoś tak super mocno... Czasami od tego odchodzę, od tego takiego ślepego podążania za pragnieniami. Bo kurde, Aleksander. Dlaczego Aleksander Ćwir miałby nie mieć najlepszych ocen? To jest Aleksander Ćwir. Darek! Cześć, Darek! Witam. O, ludzie idą generalnie. No i tutaj Darek widzi, że wszyscy na imprezę, a on sam nie został zaproszony. Biedny Dariusz, biedny. Aleksander, nie dawaj pieniędzy Donowi za jakieś gównogranie. Właśnie, wy tutaj macie zerowe relacje z Lucynką. Ale mógłbyś z siostrą porozmawiać. Ty się z Donem przyjaźnisz, co ciekawe. Kurde, nie wiem, kiedy to się stało. Ale mógłbyś naprawdę pospędzać czas. Myślę, że Aleksander już jest w takim wieku, że po prostu Kassandra by była zadowolona, że już może z nim porozmawiać, jak z człowiekiem, nie? Lucyna. Czy Don aż tak paskudnie gra? Bo ja nie pamiętam, jaką Don ma kreatywność, ale widzę, że niezbyt wysoką. To jest najgorsza muzyka, jaką Lucyna słyszy w swoim życiu. No i dobrze się bawimy na razie, więc fajnie. Kassandra, nie, no nie enablujcie Dona, kurde, do robienia takich głupot. Tylko sobie pomyśli, że dobrze gra. No właśnie, Kassandra wrzuca mu napiwek, po czym się wkurza na niego. I puścimy może muzyczkę, no bo jest dobra zabawa. Ja chcę balangę tutaj. I chcę też Dona sprawić, żeby zamilkł nareszcie, więc puśćmy muzykę po prostu jakąś prawdziwą, nie to co on gra. Halo, zaproście ludzi do tańca. Weź siostrę, ty młody, weź siostrę do tańca, żeby się nie kłóciła ze swoim mężem na waszych wszystkich oczach, kurde. Mortimer, chodź z Bellą tańczyć. Super, świetnie, to jest typowa rodzinna impreza, nie? Tak! Lucynka, też tańczy, szkoda, że 3 pokoje dalej. Marysia, czy idziesz tańczyć z nami? Marysiu? Ona myśli, że umie. Ona myśli, że jest w stanie to zrobić. Ona nie jest w stanie tego zrobić. Super, balangę mamy! Super, świetnie. Jest późno, wszyscy są... A właśnie, Bella mogłaby rzeczywiście iść wcześniej spać, ponieważ ona ma pracę tak naprawdę już zaraz. Młody tutaj posprząta, mógłby się właśnie ogrodem też trochę zająć, bo rzeczywiście mu wpadło trochę, w sensie nie jest zmęczony. I ja bym kazała mu odrobić chociaż jedne lekcje, albo nawet 2 prace domowe, bo czemu nie? Boże, to się naprawdę tutaj... Rośnie jak szalone te zielsko. Będzie taki syf jutro w tym ogrodzie. Jak ten ogrodnik dzisiaj myślał, że jest źle, jutro to chyba 3 ogrodników przyjedzie, a i tak się wystraszą. O, kolejny awansik, super. I już rano masz, kurczę, za parę godzin kolejną zmianę, więc idź spać. Podoba mi się to, że Bella nadal jakby ma tą pracę swoją obi boka, bo to jest takie... Tu są takie jakieś takie małe, pierdołowate zawody, ale wiadomo, zawody, które też są potrzebne, nie? I mi się wydaje, że to by dla Belli mogło być takie trochę leczące, taki powrót do normalności, po prostu robienie jakiegoś najzwyklejszego, najnormalniejszego zawodu, jaki istnieje, co nie? Nie jakaś wielka kariera, tylko po prostu, żeby się zająć czymś w międzyczasie, no. Aleks, możesz wcześniej wstać, żeby się trochę rozerwać tutaj, bo no nie jest dobrze z tobą. Ciekawe, jak dzisiaj ten, kurde, ogrodnik wypali. O, zepsuła się tutaj wanna. Kurde, oni to by, ich by nawet było stać na tego tam kardymera, jak to się mówi? Kardenymera, Karnedymera, Butlera, kurde. Kandremera, Karendymera, Kandymetr, Kandymera. Jestem debilem. Kardenymera, Kardynymera. A lokaj to się też po polsku mówi, no tak. Ale właśnie zobaczę, bo wydaje mi się, że ten lokaj zastępuje też ogrodnika, a u nas naprawdę nie można zastąpić ogrodnika. My potrzebujemy wszystkich tutaj sił na pokładzie. Armando Duszek. Nie chcę zwolnić. Nie wykonasz tej pracy z powodzeniem, chłopie. Ale dobra, może zwolnimy i najwyżej zatrudnimy jeszcze raz, bo w sumie i tak są jacyś tacy zbagowani absolutnie. Potrafię wykonywać ich obowiązki znacznie skuteczniej. Oj, zobaczymy, chłopie. Z tym ogrodem to nie wiem. Sklep jest pusty, bla 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 bla. Bzy. Leciały pszczółki, czy... Dobrze, czyli guma. Zdobywa 1 punkt gotowania. Jej. Aleksander, nie! Kogo ty przyprowadziłeś? A, Bronisław, mój stary znajomy, no tak. Czekam na moment, w którym ten lokaj nam faktycznie zacznie z ogrodem pomagać. Chyba to jest ten moment. Na razie robi dobre rzeczy faktycznie, bo podlewa te kwiaty w dużej ilości. Jest, Bella ma kolejny awans. O, zaprzyjaźniliście się, jak miło. Wiecie, ja bym tutaj Aleksandrem obczaiła gościa, nie? Ja nic nie mówię, ale po prostu z ciekawości, nie? O, interesujące.
coś tu się powstało. I ja nic nie mówię, że cokolwiek się wydarzy. Ale zawsze warto wiedzieć. Aleksandra zasługuje w ogóle absolutnie na jakiś komputer. Tym bardziej, że zaraz idzie na studia tak naprawdę, jutro już rano. Bella, no super, bardzo mi się to podoba, ta perspektywa, ale się umyj najpierw. Co robi nasz lokaj? Gotuje. To jest bardzo potrzebne gościu w sytuacji, kiedy kurde mamy ogród cały zarośnięty. Bardzo potrzebne. O, tutaj pan ma na razie parawan. I zaraz tą lodówkę po prostu odwrócimy w drugą stronę. Aleksander, proszę cię o wyjście z tego pokoju tymczasowo, gdyż ponieważ tutaj się będą rzeczy działy, których nie chcesz widzieć. Bella, inicjuj tutaj, no właśnie, ona już nawet nie może zajść w ciążę, więc to dosłownie był ostatni gwizdek dla niej. Ten lokaj mnie będzie naprawdę w jasną cholerę wprawiał. W sensie są mody na to, ja wiem, że są mody na to i ich poszukam. Dobrze, zapraszamy ogrodnika kiedykolwiek. Właśnie, Aleksander, to była twoja jakby ostatnia chwila tutaj. Naprawdę ci się te oceny obniżyły, a w sumie no zaraz pójdziesz na te studia. Z samego rana teoretycznie. No i Mortimer te chciałby, żeby jego syn dostał stypendium, ale no nie wiem, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Czy ty masz może jakieś umiejętności, które byś sobie mógł podnieść, żeby stypendium mieć? No logikę ci jeszcze brakuje właśnie troszeczkę. To dawaj, czemu nie? Spróbujemy po prostu, nie? Wystąpo stypendium. O, no właśnie, dla geniuszy. Kurczę, jak Aleksander wróci do domu, to te szczeniaszki już dorosłe będą, nie? Dobra, chyba nawet przed tą siódmą skończę. I przejdziemy sobie teraz, nie zgadniecie do kogo, do Kalientek. Gdzie zaraz tutaj podatki sprawdzę, kurde. Dobra, wyszło mi 475, które też, no, zapłacę prędzej czy później. Tutaj obie laski tak trochę jakby poszukują przyszłych drugich połówek. Ta miała właśnie tutaj jakieś romansidło z Tadeuszem Paliwodą. Lubię gościa, ale nie wiem. Zastanawiam się. Bo ja się bardzo, nie wiem, mam jakąś taką mam słabość po prostu do Dona i Niny razem. No nie wiem, myślę, że oni na pewno coś spróbują, może po jakby oficjalnym rozwodzie jego już. Nie wiem, czy na pewno zostaną na zawsze, nie wiem, czy cokolwiek ten. Zastanawiałam się nad takim scenariuszem, żeby Nina sobie może z kimś tam tymczasowo po prostu jakieś dzieci zrobiła, czy dziecko, czy dzieci, na przykład z tym tatkiem, bo chcę mieć jakieś dzieciory od nich, co nie? I nie wiem, czy chcę więcej Dona, że tak powiem, bo Don już ma dwójkę dzieci i mi się wydaje, że to starczy. I w sumie to by mogło to mieć jakiś sens, że ona teraz na przykład z kimś będzie w związku, będzie mieć dzieci nawet i tak dalej, ale ostatecznie to nie wypali i potem może w późniejszych latach się jakoś tam z Donem właśnie zwiążą, bo ja mam słabość po prostu, ale nie mówię, że to będzie na pewno, po prostu mam słabość. Bo ja lubię, jak gra mnie zaskakuje, ja lubię zobaczyć, jaka jest opinia gry o moim pomyśle. Co do Dinki, też wygrały rzeczy, ja też mam jakby swoje jakieś pomysły, które mi się spodobały co do jej przyszłej osoby partnerskiej, ale też myślę, że po prostu spróbujemy wielu rzeczy i zobaczymy, co Dina o tym sądzi najbardziej, co nie. Też jeśli chodzi o karierę Diny, to ja tak myślałam nad jej osobą i naprawdę mi się wydaje, że to jest taka osoba, która po prostu na początku jej się wydaje, że jest leniwa i nie chce w ogóle pracować, a potem sobie uświadamia, że ona po prostu nie chce tradycyjnej kariery, chce nadal jakoś pieniądze zarabiać i tak dalej, no bo kto nie chce, ale chce to robić na jakiś taki swój własny, niekonwencjonalny sposób, więc mi się wydaje, że ona z chęcią bym ją pchała do jakichś takich nietypowych sposobów zarobków. No taki mam plan na razie wstępny na ten odcinek. Tak jak mówię, ja lubię, kiedy gra mi weryfikuje moje plany. Nina ma niedługo pracę i Nina by chciała tam różne rzeczy porobić sobie. Nie pasuje mi ta kariera do niej na dłuższą metę, ale będziemy obserwować, bo ona lubi, kurczę, różne rzeczy, ale kurczę, obibok do niej. Myślę, że jakby, jak tylko się nadarzy jakaś okazja, gdzie po prostu na przykład będzie chciała z kimś tam czas spędzić zamiast iść do pracy, to ona może po prostu zrezygnuje z tej kariery. I sobie poprawisz wygląd, czasami o tym pamiętam. Nie wiem, w sensie bardziej wkurza mnie ta zasada, bo jednak to nie jest kwestia, chociaż no nie wiem, no nie lubię jak głupota prowadzącego, głupota osoby grającej wpływa na to, że Simon coś tam trzeba zmienić, bo jakby, no jeśli moja głupota ma na coś wpływać i to, że ja zapominam tego robić, ma na coś wpływać, to kurczę, robi się to dla mnie frustrujące, bo tak naprawdę jestem sfrustrowana własną głupotą wtedy. Dla przypomnienia po prostu ja tak postanowiłam sobie te lata temu, jak zaczęłam tę serię, że jak nie będą regularnie poprawiać sobie wyglądu, to wtedy zarosną, w sensie na przykład laski przestaną makijaż jakiś taki szczegółowy nosić, faceci właśnie brodę zapuszczą. No nie wiem, zastanawiam się, bo wkurza mnie bardziej ta zasada niż pomaga tak naprawdę i nigdy jeszcze nie zastosowałam jej do nikogo, no bo kurde, ta zasada tylko mi przypomina o tym, jaką zapominalską osobą jestem tak naprawdę. I może wybierzesz się gdzieś na dwór w sumie, bo czemu nie? I zobaczymy, kogo tam zastaniesz. Okej, brałam pod uwagę Daniela, Honoriusza, Dona, Kassandry.
No tak, czyli tak naprawdę jest w sumie walka między, kurde, Danielem, troszeczkę uwzględniamy Honoriusza, ale no nie chcę rozbijać małżeństwa Honoriusza, on mu już tak mało zostało życia. Chyba, że on czegoś będzie chciał, to wtedy spoko. No właśnie, czyli trochę Daniel można spróbować, trochę Cassandra, trochę po prostu się rozejrzymy po mieście. Uuu, to jest najbardziej Dinowy screenshot, jaki może teraz powstać. Dina, która wzdycha do pieniędzy. Pozdrawiam, o, jeszcze wzdycha do Honoriusza i za nim pieniądze. Tak, dokładnie, ona sama się nie może zdecydować, co jest ważniejsze tutaj. Czy Honoriusz, czy pieniądze. Tylko rzecz w tym, laska, że Honoriusz nie ma tych pieniędzy, o których ty sobie może teraz marzysz. Rozejrzyj się. Jedna najlepsza z tych osób to ten losowy gościu, którego kurde nie znamy, więc powitajmy go po prostu. Kassandra to jest. Przyjrzyj się mu, czy coś tam. No jeden pierunek, no jeden pierun pieruński. Jeszcze gdybym udało mi się Daniela przyjemniaczka gdzieś tutaj dopaść, bo w sumie Daniel mi też teoretycznie pasuje, ale nie wiem, bo ja jestem, na razie jeszcze jestem trochę w kropce, jeszcze sobie muszę przemyśleć Daniela jako postać, bo ja go, no nie ukrywam, że ja go naturalnie, z natury nie lubię raczej. Tak, jestem jedną z tych osób, więc ciężko mi do niego zapałać taką jakąś sympatią i współczuciem. Idź sobie na basen, zobaczymy kogo tam spotkamy. Kurde, ja zatrzymałam nagrywanie. I gadałam do siebie przez 100 lat. Dobrze, więc nie wiem od kiedy zaczęłam, od kiedy przestałam, ale Dina poszła na basen. Nie spotkała tutaj specjalnie nikogo. Dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. Balbina tańczyła z Dariuszem i nadal tańczy, i to jest bardzo urocza rzecz. Gadałam o tym, że też właśnie cieszę się, że Dina coraz lepiej sobie radzi w życiu, że jeszcze musi trochę popracować właśnie nad swoimi motywacjami do wchodzenia w związki, ale że cieszę się, że ogarnia coraz bardziej to, że chce zarabiać w taki, a nie inny sposób, na przykład rapowaniem za napiwki. No i przyszedł Daniel, spojrzała na Daniela i była obrzydzona Danielem, więc tak to chyba się kończy ten związek potencjalny. Ktoś ci wrzuci? Nie, przeszła po prostu obok ciebie bezczelnie. Wrzuca tutaj, super, super. Nie, nawet nie wrzuca, ona po prostu się świetnie bawi. Aleksander chyba się nie świetnie bawi, ale no Aleksander to Aleksander. Nie wiem, co on do końca robi, wygląda jakby chciał cię pobić tak naprawdę. Tu jakieś rozmowy w toku się toczą, dobrze, idźmy do domu, idźmy do domu. Mam nadzieję, że następnym razem będę pamiętać, żeby rozpocząć nagrywanie. Nina wróciła z pracy i otrzymała awans na Wodzireja. Kot siedzi dupą na blacie. Żyć, nie umierać. Musi się techniki nauczyć i chce się nauczyć, więc uczmy się. No i już ma, kurczę, pierwsze pragnienie wyjechać na wakacje i myślę, że ja to zinterpretuję jako to, że ona chce zmienić karierę. W sensie zostawić to, co teraz ma. Bo naprawdę mi coś, kurde, nie odpowiada. Ale to może po tej zmianie? Tym bardziej, że tu ma 3 dni niby wolne, nie? Więc to może po tej zmianie jeszcze dzisiejszej wieczornej. A w międzyczasie może na przykład się wyspać troszeczkę bardziej. Czy ja nie chciałam losować im tych swoich różnych pomniejszych, że tak powiem, aspiracji, które ja sobie tworzę? Mogę spróbować niby trochę. Zobaczymy, co tam jest w sumie. Czemu nie? Siemanko, witam w mojej kuchni. Tak, tutaj mamy oczywiście mój arkusz do wszystkich rzeczy simowych, dosłownie, które mam. Wliczając w to dziwnowo incest checker, bo musiałam coś takiego już na tym etapie zrobić. Pozdrawiam. Czy to kazirodztwo? O nie. Gdzie mam dziadostwo i pradziadostwo simów wszystkich i po prostu w ten sposób sprawdzam, czy są ze sobą spokrewnieni. Ale tutaj fazy życiowe, no właśnie, Nina wpiszemy. 24, co to jest? Zadbane ciało, no i to tak pasuje do Niny. Jak coś, to ja sobie zastrzegam prawo do losowania kilka razy, no bo ja i tak je muszę podzielić na aspiracje różne, hobby różne i na podstawie tego też móc losować. A teraz dla Diny, co by tu się mogło wylosować? 87, o panie, aż 87 miałam tego. Serce sąsiedztwa! Oho, urocze w sumie. Czyli po prostu, żeby zaprzyjaźniała się z sąsiadami i tak dalej, i też robiła jakieś imprezy i węciki, ale słodkie to jest. Więc co ja rozumiem przez to jest to, że kurczę, Dina może po prostu tak zarywała do ludzi i tak dalej, bo po prostu czuła się samotna, chciała gdzieś tam należeć z kimś się ten. I może znajdzie to poczucie przynależności w sąsiedztwie tak naprawdę. Rzeczywiście dbając o sąsiadów, zapraszając ich i tak dalej. A Ninka chce ciało swoje budować. To też fajnie, bardzo fajnie, bo ona też już jogę robiła ostatnio, nie? Więc możemy uznać, że to będzie jej taka regularna rutyna. No właśnie, zamiast, kurczę, do pracy chciałaby jechać na parcelę publiczną, na wakacje, więc myślę, że zaraz po tej zmianie rzucimy tę karierę. Tym bardziej, że właśnie kurczę obibok i tak dalej. Nic właściwie nie robi wielkiego. Ona właśnie też chciałaby nad ciałem pracować, więc może coś aktywnego.
No, ja nie ukrywam, że ja mam duży sentyment do Niny jako tancerki, bo ona w moim pierwszym miłowie w tańcu się, jeśli dobrze pamiętam, sprawowała. O, Nina wraca z pracy. Nina chce ciekawe rzeczy robić, dobrze, ale chyba pierwszą rzeczą, którą od razu zrobimy, to zrezygnujemy z pracy. To nie jest dla niej niestety, ona, w sensie stety właściwie, to nie jest coś, co ona by chciała robić. Ona się nie czuje, że się spełnia w tej karierze. Chciałaby robić ciekawsze rzeczy, więc no... I wie, że zasługuje na ciekawsze rzeczy. I chciałaby się nauczyć fizjologii, gdzie ja nie mam chyba tego fiksa, muszę poobrać tego fiksa po prostu. Ale myślę, że jak ona chce dbać o ciało, to to też absolutnie jej pasuje. Nina zarabia, Dina chce wydawać te pieniądze. Czy jest tu coś, co rzeczywiście dla was obu będzie fajne? No jakaś gra może? Kurde, stół do pokera, nie? No i ty byś chciała tutaj coś ten, to może zaprosisz tego swojego przydupasa, bo czemu nie? O, jest ich trzech, okej, nie wiedziałam, ale nie, no tego głównego przydupasa weźmy. Tu by się idealnie ułożyło ta przypadkowa wpadka z dziećmi, szczerze, ale no nie wiem, no ja kostce na razie ufam niestety tylko. Tym bardziej, że ona nie, jakby miała pragnienie jakieś dziecka czy rodziny, to trochę inaczej, nie? To bym mogła powiedzieć, że nie byli zbyt ostrożni sobie z bomby, ale... Albo ty byś chciała też randkę niby mieć oficjalnie, więc możesz to zrobić, czemu nie? O, właśnie powstał nam weed. Co to jest? Nina i ja gramy w karty Rzadkie Pragnienie. Z jeszcze rzadszym, kurczę, jakąś resztką tłumaczenia chyba, bo tutaj nie ma graj w pokera. Może to się tak oryginalnie nazywało, tylko właśnie na potrzeby ograniczenia wiekowego zmienili to. Ohoho, ja robię nadal film o Rzadkich Pragnieniach, tylko zbieram po prostu dane cały czas. Ale myślę, że mam już wystarczająco, żeby coś ulepić. Tylko po prostu muszę wziąć swoją dupę i napisać ten scenariusz, nie? O, mają złą rozmowę, nie. Może w łóżku będzie lepsza, ha, ha, ha. To w ogóle jest jakiś, kurde, absolutny pogromca wampirów. Nie wiem, czy on jest bardziej wampirem, czy właśnie bardziej pogromcą wampirów. Nie znam historii tego gościa, ale mnie absolutnie fascynuje. On chce brać ślub, bo on nawet nie jest romansujący. Zaproś Sima, Tadek. W ogóle nie wiem, czy opowiadałam o historii tej kostki. Wydaje mi się, że nie. Historia tej kostki jest taka, że... Znalazłam ją kiedyś na balkonie, dosłownie spadła z nieba. Moja siostra się wykłóca, że ona ją znalazła na podwórku i po prostu wrzuciła do góry i spadła na balkon. Nazywa się Dorian. No więc jak zawsze zeruwa, czy cokolwiek tu jest, zeruwa będzie staraniem się o dziecko. No nie wiem, no kurde, no ja bym chciała, ale nie, ta kostka nie chce. No tak mnie kusi, ale nie. Myślę, że Nina by mogła potem jakąś imprezę właśnie urządzić. Sąsiedzką taką. W ogóle Dina weź rapuj za napiwki, bo chcesz to robić. Weź wrzuć Dinie 5 zł, żeby jej nie było smutno, że nic nie zarobiła. Dina by mogła trochę pogotować, bo ona się trochę bardziej skłania do gotowania z tej dwójki, mimo że w sumie chyba Nina ma w biografii napisane, że lubi gotować, piec chleb czy coś tam, nie? No właśnie. O tak, joga na środku jezdni, to jest właśnie to. Ale znowu chcę to samo robić, więc... A nie, muzykować teraz. I wygrać turniej taneczny. No, możesz sobie poćwiczyć taniec, bo mi to pasuje, nie? Ale Honoriusz Pruch, na dzień dobry. Czy on nas odwiedza? O mygy! Dina, szczęście się do ciebie uśmiechnęło, sam z siebie tutaj przychodzi. Kolejna randeczka na tej parceli. O, może teraz coś... Może tak! Bardzo fajnie. Dla mnie to znaczy kolejna okazja. Podejście numer 2. Co?! Ja ściszę w ogóle teraz grę jakkolwiek, żeby nie było słychać, czy tu się coś stanie faktycznie. To, że spróbujemy, nie znaczy, że się stanie, nie? Po raz pierwszy w tej serii. Okej, no i ta randka była bardzo udana, Niny. Dobrze, i ja bym... A nie, bo ja gazetę wyrzuciłam w swojej nieograniczonej głupocie, a ja bym poszukała pracy Ninom, no ale cóż. Ja tobie zaznaczę. Tak więc, weźcie się tu, przygotujcie. Sześciopak Niny to moja ulubiona postać w tej serii. To nie jest zero. To pierwszy raz? Okej. No, mieć 3 pierwsze randki. Mi to pasuje. Pewnie to się stanie, szczerze. Wychodzi na to, że Dina by chciała mieć jakiś instrument. A to kupmy jej. Czemu nie? Niech sobie będzie muzykować przed domem. Oj, nawet ci twój kurde partner płaci. Fajnie. Przydupas właściwie, to tam partner, to dużo powiedziane. A coś takie fajne w sobie hobby po prostu muzyczne znalazła, bo to już nie pierwszy raz dostała takie pragnienie, żeby muzykować za napiwki. Więc w sumie uroczo bardzo. Czy można go zaprosić od razu tak z bomby? Zaproś.
On już wchodzi z bomby gotowy, że tak powiem. No i ja tu muszę znowu wylosować, oczywiście. Jezu, będę mieć jakieś 4 nagrania kostek po tym odcinku. Co to jest? 9. Nie ma dzieciora. Aha! Dobra, przepraszam, bo ja miałam tymczasowe zamknięcie mózgu przecież. No tak, bo oni już coś robili i z tego, co tutaj widzę, to coś im wyszło. Okej, ja nie wiem, miałam zaćmienie mózgu po prostu. Nagrywam to tego samego dnia, co moment zajścia, więc jakby ewidentne zaćmienie mózgu. No będzie ciekawie w takim razie, skoro coś rzeczywiście zaszło tutaj. Coś, czyli Nina. To odpoczywaj w takim razie. Ja wiem o tobie rzeczy, których ty jeszcze nie wiesz, więc może sobie odpocznij, skoro dziecko w drodze, albo zjedz coś najpierw, no nie wiem. W ogóle możesz pożegnać już tych wszystkich gości tak naprawdę. Szokuje mnie, no czym cię szokuje? Widziałaś go w takim stanie już wiele razy. I jak tam? No właśnie, 5 simoleonów, ale pragnienie spełnione. Zawsze to się liczy. Jesteś na dobrej drodze do 500 simoleonów. Naprawdę, Dino. Ale jutro gazetę przyniosą, jutro Nina będzie szukać. I tak samo Dina naprawdę mogłabyś też się wziąć do roboty. Coś ciekawszego porobić niż muzykowanie za napiwki. Albo chociaż umiejętności podwyższyć, jeśli chcesz muzykować jako robota, prawdziwa robota. O, no właśnie tak miałam myśl w głowie dosłownie w tej chwili, że ciekawe, kiedy jej ten bebek wyrośnie. Dobrze, no to dobrej nocy. A ja sobie ciastko będę jeść dalej. Mniam, mniam, ciasteczko. Wow, jakiś podarunek. Po pierwsze Tylopolda, top 10 prezentów za randki. Nie wiem, no sprzedanie tego to będzie bardzo duże oszustwo, ale z drugiej strony, skoro zarobiły własnymi rącami i dziecko jest w drodze, to sprzedajmy sobie. Dina dostanie gitarę. Chociaż to Nina zarobiła teoretycznie. Powiedzmy, może to jest... Ja to mogę potraktować do przodu już jako jakieś takie alimenty. Czy cokolwiek tam się płaci, jak się nie jest w związku i dziecko jest. Na pewno Dina dzisiaj urządza po południu przyjęcie sąsiedzkie dla sąsiadów. Gazeta przyszła, więc tutaj Nina mogłaby jak najbardziej sobie poszukać pracy. No, usiądź sobie, co ty taka nieklapnięta. Taniec akurat się trafił, no idealnie dla niej, nie? Myślę, że by z bomby przyjęła, ale w sumie taki trochę baby shower może być, jak ona urządzi to przyjęcie. A ja mogę w sumie pobawić się trochę w urządzanie pokoju. Myślę, że Dina dobromyślnie by zamieniła się z Niną pokojami teraz dzięki temu. Przynajmniej tymczasowo, no nie wiem. Dina by była na tyle leniwa, że nawet nie chciałaby jej się mebli przenosić jakoś specjalnie. Po prostu by powiedziała, dobra, to zamienimy się miejscami i tyle. Więc myślę, że tutaj po prostu postawimy jakąś kołyskę czy coś. Też myślę, że właśnie nadejście kolejnego członka rodziny dla Diny mogłoby być kolejnym takim kopniakiem w dupę, żeby troszeczkę się zabrać za siebie, no bo jednak teraz też jest kolejna osoba, na którą warto pracować, nie? No kurczę, nikt nie przechodzi nawet przy tej parceli, a ta tak bardzo chce porozmawiać o hobby. A to jest w sumie taka godzina, gdzie można by było już tą imprezę sąsiedzką zwoływać. Tak, zaproś wszystkich swoich partnerów. I Gordona Króla, który wam się do domu włamał, jesteście na niego złe. No nie, Dariusza z Balbą, na pewno. Kasandrę, gdyż ponieważ. Tatianę, tak, Tatianę, oczywiście. No ciekawi mnie, kiedy ten poród będzie, bo nie patrzyłam, kiedy ona zaszła. Witamy wszystkich tutaj, dzień dobry. Włącz muzykę. Czyli tutaj, o, dwójka hazardzistów, nie? O, Nina jest tutaj. Zapiszę na w razie czego, bo ja tam naprawdę nie wiem, kiedy ten poród ma być. W ogóle w pracy była w piżamie, pozdrawiam. A, no i teoretycznie teraz byś mogła iść znowu do pracy. No nie wiem, bo w sumie... O, rozmawiasz z Kasandrą. Dzień dobry. Zainstalowałam sobie nareszcie RPC. Trzeba wychodzić ze swojego boomerstwa, trzeba akceptować nową technologię, więc mam teraz RPC. Jej. Wracając do naszej imprezy, do Balbiny właśnie wzdechłaś. Jeśli ktoś był na moim Tumblerze, to widział rzeczy z Balbiną. Ale nie, ona jest szczęśliwie zamężna. A właśnie, dobra rzecz z RPC jest taka, że to eliminuje pierworodnego syndrom, więc nie trzeba nic kręcić, jak Nina z pracy wróci. Jakie to dobre uczucie! Dobra zabawa, no to mi starczy. Okej, chwila prawdy, bo teraz rodzisz, prawda? Nie miałam imion, ale myślę, że polecimy po prostu vibami. Jak się ojciec dziecka nazywa? Tadek, okej. Okay. Warto wiedzieć, bo ja tak zupełnie gościa nie kojarzę. W mojej głowie on jest jako przydupas Niny. Co? O nie! O mój Chryste, panie! Co tutaj się kurde stało? Dziewczynka i dziewczynka? Tego się nie spodziewałam, bo ja chciałam, żeby ona miała dwójkę dzieci na pewnym etapie właśnie. Ale nie spodziewałam się, że to będzie dwójka dzieci od razu.
skoro on jest Tadek, a ty jesteś Nina, to właśnie można jedną dziewczynkę, na pewno sobie myślałam, że można nazwać Tina. Ale druga to kurde, nie wiem. Pokaż mi dzieciora. Jak wygląda dziecior? Mrocznie trochę, ona ma blond włosy i jakieś takie zielone oczy? Co tu się dzieje? Podaj dziecko Simowi, podaj dziecko, kurde, sztaludze do obrazów. Najlepszy Sim, jaki istnieje. I co, może zróbmy sobie headcanon, że Nina pozwoliła Dinie nazwać drugie dziecko i nie wiem. Kurde, najgorsze jest to, że Balbina pasuje, jeśli chodzi o rymy. Nie możemy tak. Jakieś oryginalne imię. Regina. Ej, w sumie... Od biedy. W sumie Regina, ja lubię imię Regina, jest takie strasznie starodawne, ale mi się często podobają takie imiona. Ona ma ciemniejszy trochę właśnie odcień od Niny, ale nadal mi się wydaje, że to nie jest ten odcień jej ojca, no właśnie. Bo ja mam, jeśli ktoś pominął serię Kosmiczna Podróż, to ja mam większy wachlarz skór, sobie pobrałam. I tutaj jak kolejne dziecko wygląda? Podobnie chyba bardzo, ma chyba takie same geny właśnie, jeśli chodzi o kolorsy. Kolorsy, Boże, co ja gadam, nie? Absolutnie niespodziewane bliźniaczki. Ona chce dać kota do show biznesu, czy gdzieś tam, kurde, super. Top 10, to jest najbardziej dinowa rzecz. I ja bym tego kota dała do show biznesu, gdyby nie to, że przez moda z karpulami, w sensie z brakiem karpulów, w sensie samochodów do pracy. Wydaje mi się, że coś mi się przestała działać, praca zwierzaków. No połóż ją! Czy to takie trudne, żeby dziecko na podłodze położyć? Może ja zainstalowałam jakiegoś moda na lepsze instynkty rodzicielskie? Kurde, czy wszystkie dzieci, które się nam urodziły poza Pamelą, to są bliźniaki w tej serii? Fajnie. No, ciężkie życie matki i ciotki. Ale się jaram tym, co mi tutaj wyszło. Nie spodziewałam się tego, ale bardzo mi to pasuje. I potem, jeśli na przykład teoretycznie właśnie Nina by się z Donem w związek weszła, to po prostu już wiem, że ona absolutnie by nie chciała mieć więcej dzieci, prawdopodobnie, bo ta dwójka jej wystarczy. I dla mnie to jest końcówka odcinka, nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze miało się wydarzyć do tej siódmej. Więc dziękuję za oglądanko. Następnym razem zobaczymy, do kogo pójdziemy. Tęsknię za lotariami, tym bardziej, że oni się tutaj zazębiają, nie? Możliwe, że do nich. Ale zobaczymy. Pa, pa.